Przechodzimy do punktu czwartego. Projekt uchwały zarządu 94 Handel Biały. Punkt A. Projekt uchwały w sprawie kodów miejsc rynkowych w 2013 roku w zakresie tworzenia modernizacji utrzymania zielonych sprawów wraz z małą elektrownią w Gminie Żelazkiej do tego wydarzenia. Proszę Państwa, jeśli chodzi o ten projekt uchwały, zmiany w stosunku do poprzedniego są tylko dwie. Jedna to jest opracowanie projektu z częściową realizacją w Ludzkach Gdańskiego przy ulicy Służborskiej Kaczorówka. Przy Kluczborskiej będzie smoczy skwer za 20 razy więcej. Także i na razie koniec. Jeśli chodzi o ten, proszę Państwa, proszę o ciszę. Podyktowane jest to faktem, że mamy na słoniach jeden ogródek jabłkowski, który tak naprawdę jest i niebezpieczny, i szkodliwy dla dzieci, bo znajduje się zaraz bezpośrednio przy bardzo duchliwej drodze. Już w tamtej kadencji rozważaliśmy jego zlikwidowanie, ale nie było żadnej alternatywy, nie były protesty mieszkańców. Żeby móc zlikwidować go dla bezpieczeństwa tych dzieci i dla takiej świadomości, że nie każemy dzieciom się bawić przy na chodniku przy ulicy tak naprawdę. Musimy zaproponować okienka przy jubilacie. Tak, to trzeba po prostu zlikwidować, bo to jest ani bezpieczne, ani zdrowe, bo to jest bezpośrednio przy ulicy. Zresztą z tamtego ogródka też pozostawiamy do życzenia. Drewna bociana też przy ulicy. Jeśli chodzi o Kaczorówkę, oni starali się również z programu rządowego dostać środki. W tamtym roku miasto im nie dało tych środków, bo mieli już wniosek wojewody, ale miasto nie wywiązało się z swojej części. A w tym roku Wydział Edukacji nie ujął. W związku z tym chcemy wyjść naprzeciwko. Jak będzie temat projektu, to w miarę możliwości dobrze było, jakby ten projekt powstał, będziemy tak sugerować projektantowi w oparciu o te projekty, które są realizowane właśnie w ramach programu rządowego, żeby być może dokończyć to w ramach tego programu. Te ogródki w ramach programu są różne, najdroższe jest 200 tysięcy. Są też alternatywy tańsze, na przykład 100. Druga zmiana to jest punkt drugi poprzednio, to było porządkowanie terenów gminnych Zielonych Wzgórza, Pradza, Młotowy. Nie mamy informacji odnośnie ceny, bo objazd tych terenów wykazał, że w obecnych warunkach atmosferycznych, a był on prowadzony jeszcze przy śniegu, nie dało się oszacować kwoty, dlatego... Ale mamy opisane. Zgadza się. Dlatego włączamy punkt drugi do czwartego i przeznaczamy jedną kwotę. W pierwszej kolejności pójdzie to na utrzymanie tych dwóch terenów. A gdy coś zostanie, to doposażymy któryś z modernizowanych przez nas ogródków z listy, którą mamy. Więcej zmian nie przewidzieliśmy, natomiast w przyszłości możemy rozważyć tylko jeszcze jedną zmianę, to znaczy jeśli ZIKI rozstrzygnie przetarg na smoczy skwer i okaże się, że środki, które zarezerwowali, faktycznie wystarczają w pełni, wtedy będziemy mogli zastanowić się, czy te środki nie przeznaczyć na jakieś inne zadanie w naszej dzielnicy. Tyle z mojej strony. Proszę. Ja bym chciała poprosić o wyjaśnienia właściwie, nie żadne tam sprostowanie, tylko wyjaśnienie. Właśnie porządkowanie terenów gminnych zielonych występuje nazwa Placu Młotowych i po raz drugi występuje Plac Młotowy jeszcze w jednym punkcie. To modernizacja boiska sportowego. Chciałabym wiedzieć, o które place Młotowe chodzi, bo mamy w dzielnicy dwa. Jest Plac Młotowy w Bronowicach Wielkich przy ulicy Ojcowskiej i Plac Młotowy na działce gminnej wzdłuż potoku Bibiczanka na osiedlu Witkowice, więc który tu jest zapisany? No chodzi o Bronowice Wielkie i to w takim razie musimy tutaj doprecyzować. Oba Bronowice Wielkie? Pierwszy na pewno, drugi jest tak naprawdę pozostały przez poprzedniej kadencji. Wydaje mi się, absolutnie powinien być Bronowicki. I wydaje mi się, że jest również Bronowicami ze względu na to, że pamiętam tak z poprzedniej kadencji. Tak, bo to jest rzecz, o których tu jest mowa.
Tomciu, ty mi nie tłumacz, bo ja wiem to doskonale. Modernizacja boiska sportowego na placu obłotowym, bramki, dostosowanie stołów do szachów i warcaków jest zrozumiałe, bo tam jest obiekt sportowy. Na placu obłotowym powstał obiekt sportowy, zresztą fantastyczny, z którego korzystają mieszkańcy, który żyje, bo tam się bez przerwy coś dzieje. Plac obłotowy w Witkowicach zarósł zielenią, chaszczami i trawą, od kiedy jest nieużywany, bo już się tam nie ustawia tych młockarni. Ale on jest uporządkowany, środek ma wybetonowany, a dookoła rosną chaszcza. Kto będzie kosił ten plac obłotowy w Witkowicach? Tu nic nie widzę. A zgłaszałam go. No to w takim razie możemy te... On tylko potrzebuje dwa razy w roku koszenia. W cztery, a tą pielęgnację możemy rozszerzyć do drugi plac obłotowy. I nie widzę tutaj, myślę, przeciwwskazań. Mnie się wydaje, że dwukrotne koszenie w ciągu roku, zwłaszcza, że sąsiednia działka do Dożynkowa 56 ze starą strażnicą jest pod opieką, więc to jakby przedłużenie tylko w dół. Następne pytanie, które mam, ja myślę, że wymaga jednak sprostowania, bo to jest zła nazwa. W ogródkach Jordanowskich do utrzymania w punkcie modernizacja oraz kontynuacja modernizacji nie ma ogródka Jordanowskiego do Żynkowa Siewna. Jest Siewna przy wiadukcie. Nie, nie, do Żynkowa Siewna. Znaczy ja wiem, o co pani do Żynkowa nazwy. Ale ona Dożynkowa tak, rozpoczyna się dopiero na mostku. Ale to tak samo jak mamy ogródek Opolska i Jaremy, a on leży tak naprawdę przy Jaremy. Przy Jaremy tylko. No ale natomiast jest ogródek Jordanowski Dożynkowa Dubicka, który nigdzie nie figuruje. Nie, zaraz. Chodzi, to sprawdzimy. Zaraz. Trzeba wyjaśnić. Jeśli chodzi o modernizację, to są to nazwy z projektów, które były robione w tamtej kadencji i nie zostały skończone w pełni. I one są, niezależnie od tego, czy są dosłownie dobre, tak funkcjonują. Jeśli chodzi o ogródek ten, który powiedzieliśmy na końcu, tak, to po prostu musimy sprawdzić, czy on jest w zakresie katalogu utrzymania przez ZIKIT, bo i tych ogródków tam jest 20 ileś. Tak, ale nie chodzi tu tylko o nazewnictwo. Nie to, żeby go tutaj umieścić i objąć do wyposażeniem, tylko są źle sformułowane. Ja powiem, co się wzięło. Dożynkowa Siewna był przez jakiś czas, pewnie funkcjonował około 10 lat, zły plan miasta, który rozpoczynał ulicę Dożynkową od tego rądka, od skrzyżowania Pachońskiego, Mackiewicza i Siewnej. I według kogoś, kto wtedy rysował ten plan, Dożynkowa się tam zaczynała. Ona się nigdy nie zaczynała tam i stąd ta mylna nazwa. Siewna biegnie aż do potoku Wądu. I to jest jeszcze kilometr dalej, więc to nijak się to ma. Ja myślę, że to jest świetne wytłumaczenie tego stanu. Ale ja to w Sikicie prostowałam chyba 8 razy. Ale to jest nazwa porządkowa, bo przy Siewnej mamy trzy ogródki. Z tego ale to się nazywała Siewna przy wiadukcie. Tak. A dawniej jeszcze przy masarni, ale masarnia już nie istnieje od 15 lat. I teraz prośba następna moja. Bieżące utrzymanie terenów zielonych nie bardzo kojarzę. Działka 132 przez 17 przy Pawełskiego, która to jest? Tutaj... No właśnie. Jeśli chodzi, tam jest takie boisko przy czyli chodzi o to boisko, to jest oznaczenie tej działki. Myślę, że po prostu to sprawdzimy jeszcze, ale to już dobrze, to mi wystarczy, jeśli to jest to boisko. Następne, działki numer 188 przez 23. Przy Szopkarzy jest dopisane, przejęte przez spółdzielnię Prądnik Białystok. To jest od ośrodka zdrowia do dzieci autystycznych tego szkoły. Tereny przejęte po spółdzielni, one przeszły na gminę, tak? Tak. I to są... to jest od przychodni do dzieci autystycznych szkoły. Do Szopkarzy. Tak. Dobrze, to już wiem. I tutaj Mackiewicza teren przy basenie Klepardi. To już chyba by było wszystko. Dziękuję. Jeśli chodzi o punkt 4, 4a, propozycja placu motowego w Witkowicach, rozumiem, że jest aktualna, tak? Tak, bardzo proszę. To w takim razie taką poprawkę proponuję
przekazywać. Dla porządkowo, żebyśmy nie... Na to motory w Wiśkowicach jedno, a drugie pracy motory w Bronowicach. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem takiej poprawki, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 18 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. Czy są jeszcze jakieś pytania do uchwały? Nie widzę, w związku z tym poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Nie rozumiem. Głosowaliśmy całą uchwałę? Tak. I to, jeśli ktoś był przeciw, to był również przeciwko tym działkom po spółdzielni mieszkaniowej? Do autystyku? Jeśli był przeciw uchwale, to był przeciw. Rozumiem. Dziękuję. 19 osób głosowało, 17 za, 1 przeciw, 1 się wstrzymała. Tak, nie. Ale